Hej kochani, tutaj Justyna z GitaGuard. Przychodzę dzisiaj do Was, jak zawsze, z tutorialem, ale tym razem będzie to tutorial na kolczyki, a ściślej na takie trochę boho kolczyki, trochę z podstawami wirewrappingu i na takiej bardzo fajnej bazie, które teraz możecie znaleźć w Passarcie. Od razu mówię tym, którzy już się przerazili na samo dzień dobry, że ten wirewrapping, który ja Wam pokażę, to jest taka podstawa podstaw, czyli to jest dokładnie zawijanie takiej prostej sprężynki, ale wydaje mi się, że taka podstawa mimo wszystko potrafi dać bardzo fajny efekt i można zrobić bardzo fajne kolczyki. I już Wam pokazuję, jak takie kolczyki wyglądają. Jak mówiłam, są one proste, spokojnie można sobie tutaj dodać jeszcze na dół chwościki, żeby były takie bardziej boho. Natomiast mnie się wydaje, że już same tego typu kolczyki właśnie z koralikami krystalowe są już dosyć jednocześnie eleganckie, w zależności od tego, jaki wybierzemy kolor, ale też mogą być właśnie dobrą bazą dla miłośników boho. Ok. No to już Wam pokazałam i teraz powiem Wam, co potrzebujemy do wykonania takich kolczyków, a potrzebujemy naprawdę, naprawdę niewiele. Potrzebujemy drucik. Ja tutaj mam drucik o grubości 0,5, z tym, że od razu mówię, że to jest dosyć gruby drucik, szczególnie na początku może sprawiać lekkie problemy, z którymi łatwo sobie poradzimy dzięki szczypcom, o którym zaraz powiem. Natomiast jeżeli jesteście totalnie początkujący, to możecie zacząć od grubości drucika 0,2-0,3. Ja wziąłam 0,5, ponieważ on jest grubszy, a ja chciałam mieć taką grubszą fakturę tutaj w tych kolczykach, dlatego się na niego zdecydowałam i dlatego na nim też Wam pokażę, bo on jest trochę trudniejszy. Więc myślę, że dla Was to będzie też całkiem dobre. No więc drucik ja sobie wybrałam w kolorze srebrnym, a to dlatego, że mam tutaj też takie bazy w kolorze takiej miedzi bodajże, ale ten złoty drucik idealnie do nich pasuje. Jeżeli chodzi o te bazy, to one mają różne kształty. To nie są tylko takie kółka, ale to są też większe kółka. Są też w postaci takiego sześcianu. Są też takie nieco mniejsze, już od razu z takim lubkiem do zawieszenia bigla, więc jest w czym wybierać. Ogólnie możecie sobie wybrać swoją ulubioną bazę i na jej podstawie zrobić sobie właśnie kolczyk. Ok, no to drucik i baza to jest podstawa. Koraliki. Ja sobie wybrałam krystalowe w takim błękitnym kolorze. Bardzo lubię te koraliki, szczególnie te rondel, bardzo uwielbiam je wręcz. Natomiast spokojnie nadadzą się każde drobne koraliki w rozmiarze 3-4 mm. Więc możecie tutaj wybierać dowolnie, to mogą być też fire polish, to mogą być jakieś okrągłe, mogą być też większe, jeżeli chcecie, żeby te kolczyki były bardziej pełne. Tylko pamiętajcie, że większe koraliki są cięższe, więc żebyście sobie nie naderwali ucha. Potrzebujemy jeszcze bigle, właściwie dwa, mnie już tutaj został jeden, bo ten drugi wykorzystałam. Ja wybrałam w kolorze złotym ze stali nierdzewnej. Przecinaki są potrzebne, żeby przecinać drut i nie róbcie tego nożyczkami. Zabraniam, ciocia jest na zabrania cięcia drutu nożyczkami, bo się Wam stępią, a poza tym to jest świętokradztwo, nie robimy tego nigdy. I potrzebujemy jeszcze szczypce. Ja sobie wybrałam te zagięte szczypce, płaskie, bo najlepiej mi się nimi pracuje, ale właściwie jakiekolwiek macie szczypce w domu, to będą ok, bo chodzi tylko o to, żeby sobie drucik przytrzymać w niektórych momentach przed zakręcaniem. Ok, no to jest właściwie wszystko, czego potrzebujemy, czyli baza, drucik, bigiel, szczypce i przecinaki. No i koraliki jakieś drobne. No więc jeżeli już to wszystko mamy, to możemy zaczynać. Ok. Więc tak, na początek, nie zaczyna się od zdania od więc. Także na początek bierzemy sobie nasz drucik i musimy sobie uciąć jakiś fragment. W zależności od tego, jakiej wielkości macie bazę, musicie dostosować ten drucik. To jest zawsze trochę takie dyskusyjne w przypadku pierwszego kolczyka, bo nigdy nie wiadomo ile. Na pewno troszkę więcej niż pół metra. Lepiej mieć trochę więcej tego drutu, nawet gdyby miała nam zostać odrobinka. Odcinamy. I teraz tak. O, tu mi się będzie skręcał. Wysypuję sobie moje koraliki krystalowe. Ja sobie tylko sprawdzę, bo jak już mam jeden zrobiony, to jest moja baza. Ile mam koralików?
16, ok. I pomiędzy koralikami mam 4 sprężynki. To jest bardzo ważne, bo jeżeli chcecie mieć takie same dwa kolczyki, no to musicie zachować pewną równowagę w tym waszym kombinowaniu. No i właśnie, zaczynamy od tego. Początek jest najgorszy i najłatwiej się wtedy zranić, dlatego warto przytrzymać szczypcami co nieco. I tutaj strasznie ciężko mi wam będzie to pokazać, bo jestem praworęczna i zazwyczaj sobie radzę w różnoraki sposób, ale okej. Okay. Chwytam zazwyczaj w lewą rękę, mam nadzieję, że mi to teraz nie wypadnie, a na tutorialach to zawsze wszystko wypada, żeby pokazać, że się nie potrafi, nie? No normalne. Ale okej. Okay. Przytrzymuję. Lewą ręką to ja naprawdę tego nie potrafię i zawsze to robię na kilka razy. Ściskam, przekręcam, puszczam, przytrzymuję sobie już palcem, kciukiem, mocno i robię pierwszą sprężynkę. I teraz jest ten ważny moment, kiedy przytrzymujemy sobie szczypcami, tak jakby samym koniuszkiem. Przy tym grubym drucie to jest naprawdę problem, bo przy cienkim drucie sobie spokojnie chwycicie palcami, on się wam nie wbije do palca, ale ten gruby już się wbija, więc musicie to mieć na uwadze. Ok, mam jedną, teraz robię drugą, cały czas mocno trzymając. Ok, i teraz już powinno iść gładko, tak, już idzie spoko. Już przytrzymuję sobie palcem, trzecia i czwarta. Okej, mam. To sobie tutaj potem odetniemy, tym się na razie nie musimy przejmować. I teraz nawlekamy jeden koralik. Przybliżamy go sobie do naszej bazy. Aha, i ważne jest to, żebyście pamiętali, że zawsze zawijamy w jedną stronę. Jak już sobie zawijacie tak, to tak. Jak zawijacie tak, to tak. Żebyście potem nie zmieniali kierunku, bo się wam to wszystko rozplącze i będzie krzywe. I zawsze pamiętajcie o tym, że zawijanie drucika ma być... druciki mają się dotykać, więc robiąc taką sprężynkę, one muszą być ciasno do siebie dociśnięte. Okej, no to mam raz. Przytrzymuję sobie kciukiem i palcem wskazującym koralik. I znowu robię 4 obroty. Raz. Ups, 2. I tutaj znowu używam szczypce i sobie dociskam. Trzy. Nie, to jest trzeci. Trzeci. I czwarty. Jeżeli tu się wam coś rozchodzi, to wtedy bierzecie znowu szczypce i delikatnie zbliżacie do siebie druciki. Mnie się akurat nic nie rozchodzi, ale chcę wam pokazać, jak to zrobić. Po prostu przyciskacie. Ok, no to mamy już jeden koralik zamontowany. Teraz nawlekamy drugi. Ok. I tak jak w poprzednim, przytrzymujemy pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i robimy sprężynkę. Raz. Teraz już idzie dużo łatwiej po zrobieniu pierwszego. To już leci jak z płatka. Dwa. Trzy. I cztery. I to jest właśnie taki podstawowy splot wire wrappingu. Z tym, że tak jak mówię, tą piąteczką się to robi na początku ciężko, ale rekompensuje to fakt, że macie tutaj naprawdę bardzo fajną fakturę zrobioną z drutu. Ok, no więc zrobiłam dwa, teraz sobie dokończę całą resztę i pokażę wam, co zrobić na końcu z drutem, jak się pozbyć tego, co zrobiliśmy na początku, no i jak założyć bigiel i to będzie wtedy wszystko. No dobra, więc ja już sobie zadrucikowałam wszystko. Mam tutaj 15 koralików i pozostaje mi dodać tylko ten jeden. Ale zanim to zrobię, pokażę wam, co zrobić z tym początkiem. Przede wszystkim
musimy odciąć ten nadmiar drucika, który tutaj mieliśmy. I żeby kolczyk nas nie poranił, to musimy porządnie zagiąć drucik. Ja sobie go zawsze tak zawijam i mocno dociskam, a potem sprawdzam palcem. Jeżeli dalej jest za ostry, to przydaje się pilnik. Może być taki zwykły pilniczek do paznokci, żeby po prostu delikatnie sobie tą końcówkę spiłować, żeby nie poraniła ucha albo szyi. Ok, nakładamy ostatni koralik. I znowu robimy zawijaski. I tutaj, jak widzicie, tych zawijasków wtedy jest więcej i właśnie tutaj dajemy nasz bigielek. Jak już ładnie wypełnimy tą sprężynką, to odcinamy i znowu przyciskamy w ten sposób. Widzicie? Dzięki temu nie poranimy sobie uszu i wygląda to naprawdę estetycznie. Tutaj możecie sobie teraz dodać bigielki, możecie je też dodać wcześniej, znaczy chwościki, nie bigielki. Możecie je też dodać wcześniej, zależy jak są montowane, bo jeżeli są na kółeczkach montażowych, no to możecie je dodać teraz, a jeżeli chcecie je zaplatać bezpośrednio na kółeczku, no to wtedy warto je dodać trochę wcześniej. Ok, otwieramy bigielek. Zakładamy. I teraz musimy zamknąć. Co nie jest takie łatwe, bo jest to dosyć grube. Ale nam się uda. Zawsze sobie podważcie trochę waszą kuleczkę. Wtedy na pewno się zamknie. Ok. No i u mnie się zamknęło. I mam już parkę bardzo fajnych, prostych kolczyków. Robi się je dosłownie w 15 minut, w zależności od wielkości oczywiście bazy, ale nie jest to wcale... Aha, mam inne kolczyki, więc ich nie założę. Natomiast pokażę Wam jeszcze tutaj na zbliżeniu. Tak wyglądają. Są naprawdę mega proste i bardzo fajne, dają fajny efekt. Ok, no to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie. No i przy okazji klikajcie w dzwoneczek, który jest tutaj na górze, ponieważ tylko to zagwarantuje Wam, że będziecie dostawać powiadomienia o kolejnych tutorialach i to zagwarantuje Wam kolejne spotkanie z nami. Jeżeli macie ochotę, to odwiedźcie mnie też na Gitago Art, będzie mi bardzo miło. A przy okazji, jeżeli skorzystacie z tego kursu i będziecie chcieli się pochwalić efektami, to nie zapomnijcie oznaczyć nas hashtagiem kurs Passart. Wtedy będzie łatwiej nas znaleźć, szczególnie Was znaleźć, szczególnie na Instagramie. Ok, no to tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnych tutorialach. Pa, pa!